I tam chciałbym parę słów tutaj powiedzieć odnośnie pierwszego naszego występu w A-klasie. Co do meczu, na pewno mieliśmy zdecydowaną przewagę i w pierwszej i drugiej połowie. Na pewno brakowało z naszej strony skuteczności. No, na pewno musimy dużo tutaj też poprawić w naszej grze. Musimy się przede wszystkim przyzwyczaić do tej gry tutaj w A-klasie. Co do przeciwnika, no, w miarę był nieźle zorganizowany, bo młodzi chłopcy, wiadomo, że tam też wybiegani, codziennie mają praktycznie zajęcia, klasy sportowe, ale to nie jest aż takie ważne. Musimy się przede wszystkim przyzwyczaić właśnie, bo większość tych zespołów będzie na pewno bazowało na tych młodych chłopakach, dlatego musimy też być bardziej, lepiej zorganizowani. Przede wszystkim też musimy tutaj pokazać swoją wyższość odnośnie umiejętności stricte piłkarskiej, bo dzisiaj było widać, że czasami popełniamy takie gdzieś błędy, błąd Piotrka Piętonia w środkowej strefie boiska i z tego się robi bramka. Musimy być bardziej odpowiedzialni, bo wiemy o tym, że jakbyśmy spadliśmy z ligi okręgowej, żeby zabrakło, mówię, że każdy punkt będzie, jak chcemy walczyć o awans, jest bardzo ważny i jest przykład tamten rok, gdzie praktycznie jeden mecz z Grunwaldem mielibyśmy 1-2 punkty więcej i mamy utrzymanie. Także tutaj każdy punkt będzie bardzo ważny. Cały czas będę o tym mówił, będę to przypominał, jak to było, żeśmy powiedzmy nieodpowiednio podeszliśmy do meczu jednego na praktycznie na 30 spotkań, no i stało się, jak się stało. Także to ogólnie wszystko, no, ładne też akcje, widać, że zespół też się zgrywa, jest kilku nowych zawodników, jeszcze może ktoś dojdzie, ale na tą chwilę no, musimy patrzeć kolejnego meczu, który zagramy u siebie z Grunwaldem. No ogólnie no, trzeba pewne rzeczy jeszcze poprawić, jest na to czas, wiadomo, tutaj taki był okres trochę dużo nie wiadomo, gdzie będziemy, co będziemy, także tutaj się też na pewno zespół dopiero zebrał niedawno, trenujemy wszyscy, także tutaj wydaje mi się, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Dziękuję.